Witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Wasz przyjacielski Akira. Dziś robimy nietypową rzecz. Będzie to unboxing paczki, którą dostałem w prezencie. Jest to książki. Zobaczmy, nawet nie wiem, szczerze, nie wiem co to jest. Dostałem w prezencie, zatem rozpakujmy to. Ok. Żeby książek nie zniszczyć. Cóż to mamy? Co to jest, ludki? Czekajcie. Raffaello. Nie wiem, czy widzicie Raffaello Morgan. Zamienione życia. Daleko przyszłość świata zamieszkały już przez dwie odmienne ludzkie cywilizacje. Rozwinięte technicznie alabastrowy polis i koczowniczy lud. Obie cywilizacje od lat nie kontaktowały się ze sobą. Super. Świetnie. Nie wiem, czy tu widzicie, w razie czego możecie zatrzymać. Ok. To jest tom pierwszy. Gwiezdny wędrowiec. Pierwszy raz słyszę, ale tak jak powiedziałem, dostałem w prezencie. Strasznie lubię, kocham po prostu science fiction. Dobre science fiction, jak mnie wciągnie, to po prostu potrafię przeczytać 600 stron w przeciągu 24 godzin i to z małymi przerwami na posiłek. Tutaj widzicie. Tutaj widzicie, to jest druga książka, Gwiezdny Wędrowiec. Tutaj jest, grubasek. Czekajcie, nie chcę książki. Tutaj widzicie, Rafael Morgan. A, kurtka. Czekajcie, ludzie. Nosem sobie chyba będę pomagał zaraz. O, powoli, powoli, powoli. Jest. Raffaello Morgan. Czwarta rasa. Kurde, bele, ale będę miał do czytania. Tu nie pisze. Czwarta rasa to zbiór trzech opowieści science fiction. Sorry za takie światło, ale powiązanych ze sobą wspólną wizją odległej przyszłości i rozgrywających się w kontinuum Organizacji Planet Zjednoczonych. Okej. Dobra. Powiem wam tak. Czytanie na pewno będzie mnóstwo. Tu jeszcze jest czwarta. Ja to przeczytam. Najcięższa. Ja to przeczytam, ludki. I ja wam zrobię recenzję. Ja wam powiem, jak to... fajnie wygląda. Raffaello Morgan, daleko, daleko od Rzymu. SPKR. Wydawnictwo My Book. Co to jest? Alternatywny wszechświat, w którym Cesarstwo Rzymskie i Królestwo Perskie rozwinęły się pod względem technologii kosmicznych. Chińczycy z pomocą Persów wieki wcześniej dokonali przy 7 Mongołów na lodowcową planetę Han. Okej. Tak jak powiedziałem. Chyba zacznę od tego. Ja to przeczytam. I no cóż... Zrobię wam taką krótką recenzję, nie będę się pokazywał, po prostu wam powiem co i jak. Zobaczmy ile to ma stron. 157. 157, koniec, widzieliście, nie czytajcie co tam jest. Ok, za to się wezmę w pierwszej kolejności. Zmienione życie, jak widzicie. Zamienione życie, Raffaello Morgan. To jest o czym? Czekajcie, ludki. Za to chyba się wezmę w drugiej kolejności. Gwiezdny wędrowiec, miałem parę w to powiedziawszy, najbardziej kusi, więc być może to będzie w drugiej kolejności. To w pierwszej kolejności, jako że to jest bardzo cienka książka i szybko mi przyleci na pewno. Zamienione życia. Gwiezdny wędrowiec, troszeczkę się ugięło, ale no cóż. Oraz to. To będzie jako na deser. Jako czwarta część. Jak je przeczytam, to wszystkie wam je zrecenzuję. Niestety
zrecenzuję je za pomocą komórki. Nie posiadam. Nie posiadam kamery takiej porządnej. Więc niestety będzie to dopóki nie będę miał komórki. Komóry. Co ja gadam? Nie będę miał porządnej. Nie będę miał porządnej. Kamery, to będę robić to w ten sposób. A na dziś, no cóż, to byłoby na tyle. Dziękuję za oglądanie, za komentarze.